jakby ktoś wiedział, co się dzieje u mnie w życiu osobistym. I już by dawno nie walczył. Ta na dobrą sprawę odechciało się. Zaczęło się i się odechciało. Uważam, że niewiele zabrakło i Mahed by pewnie wyjechał. Teraz pajacujesz, bo ci nagrywałeś, że kolegami jesteśmy. Ale co robisz? Ty naprawdę siebie podszedłeś, ty. Ja ty tego. Się w ogóle... Bo jak czułem się, był jakiś w śnie. Żołnierze weszli Rosjanie z piwnicy, wszystkie pociągali, pozabijali ich. Jego też zabili i jeszcze mu ucho odcięli. Mahed Khalilow jest pierwszą gwiazdą światowego pokroju i pierwszą gwiazdą w Polsce kalibru ogólnopolskiego, która jest znana tylko i wyłącznie przez to, że jest zawodnikiem MMA. To jest coś, czego nie można się wyuczyć, tylko po prostu się to ma. Zapytał, jakie są kluczowe kroki w rozwoju polskiego MMA, to z pewnością ci łatwo to wymienił i najważniejszym bym był Mahed Khalilow. Nie tam już nie ma. To jest przeszłość. Ja jestem tu i teraz.